Dobry wieczór, Joanna Łucka-Szczygieł, zapraszam na prognozę pogody. Na pogodę w Polsce cały czas wpływa układ wysokiego ciśnienia, a z zachodu płyną do nas ciepłe i bardzo wilgotne masy powietrza. Dlatego te najbliższe dni zdecydowanie bardziej niż zimę będą przypominać jesień. Dzisiaj w nocy przelotne opady deszczu będą się trafiać w centrum i na południu Polski. Poza tym pochmurno i mogą wystąpić delikatne opady mżawki. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, tam minus 1 stopień, a najcieplej noc zapowiada się w okolicach Wrocławia, a także Krakowa. Tutaj termometry pokażą 4 stopnie. W regionie łódzkim również bez przymrozków, na termometrach 2 i 3 stopnie. To będzie kolejna pochmurna noc i w całym naszym regionie możliwe są opady deszczu. Ciśnienie 1010 hektopaskali będzie dalej rosło. Jutro pogoda bez większych zmian. Nad naszym krajem całkowite zachmurzenie i w wielu regionach będą występować opady deszczu. Najmocniej ma padać na południu i na wschodzie naszego kraju. Temperatura od 1 do maksymalnie 6 stopni, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku. W regionie łódzkim w tym najcieplejszym momencie dnia 4,5 stopni. Dużo chmur na niebie, czasami może słabo padać, ale te opady w porównaniu do ostatnich będą naprawdę niezbyt dokuczliwe. Ciśnienie będzie rosło, przekroczy 1020 hektopaskali, a pogoda będzie mieć niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie. Kolejne dni będą do siebie bardzo podobne. Nad województwem łódzkim dużo chmur, często będzie przelotnie padać, przede wszystkim w poniedziałek i wtorek, ale temperatura będzie wysoka jak na ostatnie dni grudnia. W poniedziałek 8 stopni, we wtorek 7, potem delikatne ochłodzenie, ale według prognoz w kolejny weekend temperatura w regionie łódzkim ma przekroczyć 10 stopni. Dziękuję Państwu za dzisiaj, życzę dobrego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia w kolejnych prognozach.